achieved with CryEngine. No i witajcie, z tej strony oczywiście Marun, a dziś pogramy sobie w, pogadamy dokładnie, przepraszam za przejęzyczenie swoje, jeszcze nie pogramy, jeszcze na razie, jeszcze tej gry oficjalnie nie ma, więc no niestety, ale oczywiście będzie już niedługo. A oczywiście mowa jest o grze Miscreated, jest to gra survival horror. Coś podobnego jak DayZ, tylko tyle, że bardziej, no według mnie chyba lepsza. No ale więcej oczywiście się dowiecie już w tym materiale, także więc zaczynamy. To co tutaj widzicie, to oczywiście jest materiał z gry bardzo wczesnej, pre-alpha. I tutaj oczywiście jest tutaj oczywiście jest to materiał, który prezentuje już swoją rozgrywkę, która będzie oczywiście już udostępniona niedługo, ta gra, i oczywiście też w wersji alfa. Że więc niech na razie sobie leci ten materiał, a ja wam coś więcej o niej powiem. No i tak, studio to jest oczywiście, które robi tą grę, to jest Entreat Interactive. I tak, opierając się na niebawym sukcesie Rust i DayZ, zapowiada się oczywiście gra Miscreated, czyli post-apokaliptyczny survival horror sandbox MMO, który działa na silniku CryEngine 3. CryEngine 4 jeszcze na razie jest w fazie alfa, czyli na razie jeszcze jest na razie rozbudowywany, ale będzie działać na CryEngine 3. O, większość właśnie takich gier była już używana w Crysisie 2 i Sniper Elite 2 czy Sniper? Ja wiem, że dokładnie w jakimś Sniperze była używana. No i oczywiście wiele gier też właśnie było użyte na silniku CryEngine 3.
Także więc wielką popularność na pewno będzie miała ta gra, według mnie, ponieważ bije też ta gra grafiką. No i rozgrywka odbywać się będzie na zniszczonych wojną nuklearną ziemskich pustkowiach, którą powierzchnia wynosi około 64 km2. Obszar, choć spory, nie tak dużego wrażenia jak na przykład rozległe na 25 km2 tereny znane z DayZ. No, czyli praktycznie 225 km, a 64. No to akurat DayZ ma większą już mapę, bardziej rozbudowaną. No, a tutaj, no, można powiedzieć, że też będzie duże, tylko zobaczmy, jak to w ogóle będzie działało. Bo czasami małe mapy, a mogą robić naprawdę wielkie wrażenie. No i tak. Pustkowia nasycone będą zwalonymi bunkrami, jaskiniami i innymi klasycznymi dungeonami, osadzonymi w apokaliptycznym klimacie. Dostęp do niektórych z nich będzie szczególnie utrudniony przez skrupulatne ukryte wejścia, które można znajdować na przykład pod wodą. I to będzie właśnie bardzo ciekawe, ponieważ będziemy na pewno nurkowali. No i oczywiście też będzie nam potrzebne pewnie sprzęt do nurkowania. No, ale to pewnie będzie trudnym dostępem do tego, żeby wziąć i znaleźć taki sprzęt. W każdym z tych miejsc znajdziemy na przykład charakterystyczne przedmioty i pojazdy. Czyli tak jak będzie w DayZ, też oczywiście pewnie będą pojazdy, tylko tyle, że mi się zdaje, że na początku pewnie chyba nie, w fazie alfa. Dopiero chyba pewnie będą w fazie beta już dodane pojazdy. Jak to właśnie oczywiście było w grze DayZ. Przemierzając powojone zgliszcza, doświadczymy pełnego cyklu dobowego zgodnego ze strefą czasową serwera. Czyli oczywiście będzie to tak, że bez względu o której godzinie wejdziemy, będzie to oczywiście tak jak w DayZ. W DayZ jest tak, że po prostu jak wejdziemy, to mamy czasami noc, a czasami mamy dzień. Tutaj oczywiście będzie tak pokazane, że nawet będziemy widzieli po prostu wschód i zachód słońca i będzie to oczywiście bardziej realne, ponieważ CryEngine 3 robi taki silnik z tego, że to naprawdę widać i robi naprawdę spore wrażenie dla oka, na którym jesteśmy zalogowani. Choć samo zjawisko nowe nie jest obecne, to producent zaznacza, że światło słoneczne lub blask księżyca wpłynie na samą rozrywkę, na przykład przez ułatwione skranie w porze nocnej. Podobnie jak z systemem pogodowym, którym dynamicznie zmieniają aurę z lekkiej mrzawki na gęstą mgłę. I to oczywiście też będzie bardzo ciekawe, bo ponieważ tutaj będą burze, to na pewno, już widziałem w rozgrywce, gdzie jest pokazana burza. Tutaj na razie nam materiał leci, zastopujemy sobie go. Gdzie jest pokazana burza, deszcz i to naprawdę robi wielki klimat, ponieważ i jeszcze oczywiście mgła. No to naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ to będzie na naszą dynamikę po prostu rozgrywki i będzie to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. No i na naszą rozgrywkę wpływać będzie oczywiście stopień odczuwalnego głodu, pragnienia oraz napromieniowania. Czyli oczywiście też będzie wiele wskazywało na to, że będziemy mieli silne porę rażenia. Będąc w pełni sił, efektywnie radzimy sobie w walce, zaś wycieńczenie organizmu znacznie utrudni nam możliwość przetrwania. Czyli oczywiście musimy wziąć i zdobywać pożywienie. To jest survival, czyli tutaj bez pożywienia to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Ja już wiem coś z gry
którą już gram z gry Nether, że bez pożywienia to po prostu jest bardzo, bardzo ciężko. I to pożywienie jest bardzo, ale to bardzo potrzebne w grze. Wędrując po atomowych zgliszczach, natrafimy na zorganizowane oddziały bandytów oraz krwiożerczych i całkiem sprawnych zombie mutantów. Tutaj podkreślam w cudzysłowie zombie mutanty, czyli coś innego jak w DayZ. Tutaj oczywiście jest, będzie coś takiego jak w grze Nether. Czyli bardzo mnie to cieszy, ponieważ no zombiaki jakoś mnie tak nie za specjalnie zafascynują, ponieważ tylko i wyłącznie no jest tylko jedna rasa, no niestety. A tutaj oczywiście może być tego więcej, których jedynym celem jest uczytowanie na naszych organach wewnętrznych. Producent podkreśla, że przeciwnicy pojawiać się mogą w dowolnym miejscu na mapie. Oznacza to, że idziesz i nagle zwykle oryginalnie i niespodziewanie za krzaka wyskakuje mutant. To może być oczywiście bardzo i to bardzo fajne, ponieważ w DayZ jest tak. Ja oczywiście DayZ nie gram, nie mam kupionego, ale widziałem wiele, wiele materiałów. No i według mnie jakoś mnie tak nie za bardzo uszczęśliwiła ta gra, ponieważ żeby natrafić na zombiaka, no praktycznie większość właśnie jest tak, że trafimy tylko i wyłącznie przeciwników, a praktycznie ani jednego zombiaka czasami nie ma na serwerze. No są, ale jest trudno znaleźć, ponieważ serwery są przeciążone przez graczy. Jest więcej graczy niż zombiaków. Tak oczywiście więcej bywa w grze DayZ. Zobaczmy, jak to będzie w Miscreated. Oby tak nie było. No i tak, czytajmy dalej. Poza tym, co także znamy z dowolnego MMO, poza nami, po świecie tułają się inni ludzie, chcąc przetrwać jeszcze jeden dzień. Innego gracza możemy potraktować jako swojego przyjaciela i razem stawiać czoła niebezpieczeństwom codzienności lub wyeliminować i ograbić z ekwipunku. Czyli oczywiście możemy wziąć i normalnie grać z przyjaciółmi, jak to właśnie większość graczy gra, albo oczywiście wziąć i zabić, oczywiście dla plecaka, czyli oczywiście ekwipunku. Im większy ma ekwipunek, tym lepiej, ale nie wiemy oczywiście, co ma tam ma w tym ekwipunku. Jeżeli ktoś ma, powiedzmy, broń, no to wtedy na przykład nie opłaca się wziąć i wyjść na niego z siekierą. Kto, powiedzcie mi, kto w ogóle, jaki głupek by wziął i wyszedł siekierą na broń? To oczywiście są tylko i wyłącznie dzieci. Dobra, czytajmy dalej. Miscreated oznaczać będzie realistyczny system walki, o którym wiele jeszcze nie powiedziano. Jednak wiemy, że na trajektorię lotu pocisku wpływać będzie siła grawitacji, tarcie powietrza oraz wijący wiatr. Też mnie bardzo cieszy. Bo ponieważ tutaj no, właśnie, będzie wpływać siła pogody, ponieważ wiejący wiatr, no, może też być bardzo ciekawe. Jak to w grach MMO bywa? W Miscreated pojawi się system craftingu. System craftingu już oczywiście był w grze Rust i jest nadal. I bardzo cieszy się tym, że można wziąć i tworzyć na przykład swój dom. No tak, w sumie tak, swój dom, swoje bezpieczeństwo, no i tam oczywiście swoją kryjówkę. O właśnie, dokładnie chciałem to powiedzieć.
że można wziąć i zbudować swoją kryjówkę w grze. Przymierzając dostępny świat, możemy zbierać różnorodne materiały i za ich pomocą tworzyć przydatne przedmioty. No właśnie, na przykład możemy wziąć i znaleźć sobie powiedzmy drewno i powiedzmy jakiś tam kamień. I z tego przedmiotu możemy wziąć i zrobić sobie na przykład taki młotek z tego. Gdzieś to tak widziałem w materiałach z Miss Created, gdzie można wziąć i albo sobie zrobić łuk, albo na przykład inne przedmioty, które na przykład będą nam potrzebne do walki wręcz. Jak takie jak bandaże, pochodnie czy broń. Ponadto w Miss Created będziemy mogli z zebranych zasobów konstruować elementy potrzebne do budowy własnej lepianki w lesie, posterunku czy szczycie góry, czy potężnej twierdzy z podziemnej zalanej jaskini. W każdym z tych miejsc będziemy mogli przechowywać zdobyte przedmioty. Oczywiście znaleziony, zakupiony łup przeniesiemy w osobistym ekwipunku, którego pojemność wraz z postępami gry powiększymy, na przykład o nowe, lepsze plecaki i tym podobne. Zdecydowanie największym atutem owego tytułu jest napędzony go silnik CryEngine 3, czyli tak jak oczywiście mówiłem, na którym powstał m.in. Crysis 2 czy Sniper Ghost Warrior 2. Czyli tak jak wspominałem wcześniej, że silnik CryEngine 3 jest bardzo, bardzo popularny w grach takich jak Sniper 2 czy Sniper Ghost Warrior 2 czy Crysis 2. Miss Created w ciągu 48 godzin znalazło się w pierwszej setce gier w usłudze Steam, Greenlight. Produkcja jest obecnie w fazie alfa, ale kupując tytuł w przedsprzedaży, można zostać jej alfa testerem oraz pomóc producentów finansowo. Czyli jak na razie gra będzie w fazie alfa i można ją wcześniej już kupić za dokładnie. Czytałem wczoraj na forum, że gra będzie kosztować dokładnie 80 zł. Mhm, tak. I cena oczywiście ma się wziąć i podwyższyć. Czyli w dniu premiery już ma kosztować 80, a w chyba już większych tych produkcjach, czyli chyba w fazie beta już ma kosztować więcej. Coś tak dokładnie pisało. No i tak. Miss Created w skrócie. Producent Entrada Interactive. Gatunek Survival Sandbox MMO. Platformy tylko i wyłącznie PC. Nie ma tak jak na przykład wsparcie dla konsol. No i data otwartej wersji alfa. Czerwiec 2014, czyli wersja alfa będzie w czerwcu. Jeszcze dokładnie nie znano daty tej produkcji, ale myślę, że tak chyba w połowie będzie już dostępna na Steamie. No i dobra, także więc tutaj wam pokażę dokładnie materiał z tej gry. Włączmy sobie ten materiał. No i tak, tutaj mamy też dostępną, jak widzicie, latarkę. Tutaj mamy też, jak widzicie, życie, czyli oczywiście HP. Tutaj mamy też dostępne swoje pożywienie. Tutaj mamy dostępną swoją wodę. Tu mamy oczywiście swoje dostępne ciepło, czyli im bardziej nam jest zimno, tym
musimy się na przykład wziąć, ogrzać, powiedzmy, wziąć i rozpalić ognisko. I wtedy możemy wziąć i się ogrzać. Albo powiedzmy przy kominku. Też oczywiście jest kominek, możemy wziąć i stworzyć swój kominek. No i tutaj oczywiście mamy porę swojego rażenia, czyli oczywiście napromieniowania. Dobrze, przesuńmy troszeczkę, zobaczmy co mamy dalej. No i tak jak wspominałem wam, że tutaj są jaskinie w grze, czyli tak jak on właśnie, widzicie, że on nurkuje. Jest opcja nurkowania w grze, żeby się na przykład wziąć i dostać do jakichś tam pomieszczeń ukrytych. Tam na przykład w tych ukrytych pomieszczeniach możemy wziąć i znaleźć, na pewno mi się zdaje, że możemy wziąć i znaleźć jakieś tam ukryte przedmioty. Trudno dostępne. No i tak. Nurkujemy. Tak, przesuńmy sobie troszeczkę. Bardzo mnie ciekawi, jak będzie to wyglądało, te całe potwory w tej grze. Ponieważ jeszcze na materiałach na razie jeszcze nigdy nie widziałem ich. Chociaż jest tych materiałów też troszeczkę dużo z tej gry. Na YouTube oczywiście można wziąć i to zobaczyć. Link oczywiście będziecie mieli w opisie do tych materiałów z gry. I oczywiście do strony, tutaj macie wyżej stronę internetową z tej gry. Możecie na nią wziąć, tam poczytać na forum, co dokładnie oni piszą. Tak, tutaj mamy oczywiście też pojazdy. Pojazdy mi się zdaje, że chyba będą jeszcze dostępne w wersji alfa. Chociaż, no zobaczmy jak to będzie. Dokładnie. Co mnie bardzo urzekło w tej grze, to jest to, że będzie na pewno lepsza niż DayZ. Chociaż na razie popularność rośnie wśród DayZ na Steamie. Oby tak było z grą Miscreated. I tak. No i co ciekawe, można też wziąć i wjechać takim pojazdem do jaskini, jak widzicie. Tu już mu się świeci na żółto poziom ciepła i zimna. Na żółto. Grzybki. Jak widzicie, jestem ciekaw, czy można na przykład wziąć i je zebrać. No zobaczmy, może akurat będzie szedł po te grzybki. Nie. Na przykład do przetrwania, do jedzenia na przykład, powiedzmy. Dobrze, przesuńmy troszeczkę sobie. Nie, myślałem, że to są zdjęcia, ale to nie, to są jakieś kraty. No i dobra, to by było na tyle. Myślę, że materiał jest bardzo przydatny i mam nadzieję, że jak będę już w
gra dostępna na Steamie, to to wam nagram jakiś tam materiał z tej gry. Na pewno. No i co? Także więc czekać do czerwca, wypatrywać datę. I kupować. Kupować. I cieszyć się oczywiście z tego, że gra będzie według mnie lepsza niż DayZ, że będzie miała konkurenta. Także więc trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.